Działam dalej z powiększaniem, ulepszaniem zewnętrznej drewutni stolarni. No i ostatnie 3-4 dni działałem z tą ostatnią częścią, żeby powiększyć jeszcze tutaj o ten obszar pod skosem dachu. Na składowanie różnych rzeczy, głównie opału, ale też desek i belek. Wzorem werandy. Tam już się bardzo dobrze sprawdziło to poszerzenie dachu. No tutaj to już jest dużo większe. A i to jest właśnie poprzednie dobre, pozytywne doświadczenia z tych ukorzenionych pni, na których opiera się krawędź tego poszerzenia werandy. No i tu widać cały czas jest żywy ten pień, on się ukorzenił, wypuszcza sobie gałęzie w górę. No i tam dalej cztery takie następne filary też działają. Ta poprzeczna belka opiera się na nich. No i taka oto konstrukcja. Na werandzie od środka pod tym poszerzeniem dachu taki regał duży zrobiłem. Akurat słoiki, jakieś podręczne, inne rzeczy tu przechowuję pod dachem. Dodatkowa przestrzeń. No i też, o, rower bagażowy mam tutaj zaparkowany. O, gdzieś od tego miejsca 1,75 m ja mogę swobodnie pionowo się poruszać, a tu niżej miejsce na składowanie, na regały, na półki jakieś. Zobaczę, jak to sobie poorganizuję. No najważniejszy to jest ten patent z ukorzenianymi pniami wierzbowymi. Z tydzień temu ściąłem kilka takich prostych odcinków pni wierzbowych. Powierciłem otwory. Otwory robiłem takim ręcznym świdrem na głębokość 1,20 m, może troszkę więcej. Tak, po troszku daję radę nim wiercić. Opłaca się, dobre narzędzie. Bardzo taki lekki, on jest niby delikatny, ale skuteczny. Więc te pnie są tam już wsadzone, ziemia wokół nich z piaskiem i żwirkiem poubijana. Były dość ciężkie względnie, także myślę, że już soki ruszyły w tych drzewach. Powinny się wszystkie pięć ukorzenić. Tu mam co metr te słupy w konstrukcji. Te poprzeczne belki dachowe też chcę zrobić co metr, tak jak tutaj na werandzie. A słupy podporowe zrobiłem co drugi, czyli tutaj jeszcze na środku będzie kolejna ta skośna belka. Tutaj na słupie belka dodatkowa, na słupie belka, także będą tak gęsto jak tam na tym dachu werandy u góry. A już ta tabelka długa się opiera. Pnie są przycięte na równą wysokość, poziomo w miarę. Jeszcze jakimiś śrubami albo gwoździami je zamierzam tak przyszpilić, przykręcić. No i później te skośne belki.
Sadzonkarnia nad piecem już jest uruchomiona. Co 2-3 dni chodzę tam z wiadrem wody podlać. Chyba ze 2 tygodnie temu, może troszkę więcej, posiałem rzodkiewki tak na zasadzie wykorzystania powierzchni, której teraz pod sadzonki nie wykorzystuję. Może trochę będzie rzodkiewek do pojedzenia wcześniej. Z tej strony sałata już widać wychodzi. Sadzonek sałaty jak zwykle co roku chcę mieć sporo na wiosnę. Tak ostatnie 2-3 lata w sumie ponad 100 główek sałaty sobie robiłem w ogródku. No a dalej tutaj w tych rzędach mam posiane pory i szelery. No to one bardzo długo wychodzą, bardzo długo trzeba czekać, zanim się pojawią wschody. Jeszcze tutaj ich nie rozpoznaję. No a to wszystko zielone na tej powierzchni to są chwaściki, które trzeba powyrywać. Środkowe półki też mam obsiane rzodkiewką, jako że na razie tutaj żadnych sadzonek nie mam. A na górze mam przygotowane kilkadziesiąt takich małych doniczek opaskowych z ziemią na jakieś późniejsze sadzonki. No to to już jest przygotowane, podlewam, żeby mikrobiologia gleby dobrze działała, uruchomiła się, no i też chwaściki sobie wyrosły, wcześniej je powyrywać i później nasiona już do ziemi odchwaszczonej włożyć.